Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Zabiorę dzisiaj Was na poszukiwania. Natomiast zanim dojedziemy w miejsce docelowe, gdzie ja będę prowadził poszukiwania, bo Ewelinka dzisiaj niestety została w domu, jest chora, chciałem pokazać Wam dwa historyczne obiekty. Dzisiaj nasza mamusia nie pojechała na wykopki, bo jest chora. Nie nagrywaj. Przejeżdżając koło miejscowości Szymbark, nie w sposób jest nie zajechać i nie delektować się oto tak romantycznymi ruinami średniowiecznego zamku. Niestety do środka tego zamku nie dostaniemy się, natomiast przejdziemy sobie wokół tego zamku i pokażę Wam kilka ciekawych ujęć. Stoję obecnie w fosie, w miejscu, gdzie z wychodka dostawały się wszystkie fekalia i ludzkie odchody. Jest to miejsce największych skarbów, jakie tylko sobie możecie wyobrażać. W miejscu, gdzie stoję, jest niesamowita skarbnica. Świadczą o tym badania archeologiczne, które wskazują, że w takich oto miejscach było pozyskiwanych masę różnych przedmiotów. Monet, ozdób, złota, biżuterii i wszelkiej maści innych rzeczy, co człowiek mógł wrzucić do wychodka. To jest ten oto wychodek. Jest to taka wypustka na zewnątrz zamku, a wszystkie odchody, tak jak wcześniej wspominałem, spadały właśnie do fosy. Dostrzec tam można nawet jeszcze okienko, czyli wpadało też tam światło. Także prawdopodobnie chodzę po miejscu, gdzie są prawdziwe skarby. Mam nadzieję, że w przyszłości, jak odbędą się tutaj badania archeologiczne, sprawa nam się wyjaśni, czy mam rację, czy nie. Jak sami widzicie, ruiny tego zamku robią niesamowite wrażenie. Będąc w okolicach Iławy w Warmińsko-Mazurskim, zajrzyjcie również do Szymbarka, odwiedźcie te ruiny. A teraz jedziemy dalej, a po drodze udamy się do kolejnego historycznego obiektu. Podjeżdżamy już w te miejsce, o którym Wam wspominałem. Jest to stary młyn. Zobaczymy, czy jest możliwość do niego wejścia. Jest to budynek czteropiętrowy z takim u góry też strychem. Z tablicy informacyjnej wynika, że ten młyn został wybudowany w 1924 roku. Niestety nie uda nam się wejść do środka, ponieważ drzwi są zamknięte. Natomiast rozejrzymy się wokoło, zobaczymy, czy będzie można gdzieś zajrzeć. Okna tego młynu zostały dobrze zabezpieczone, wszędzie są zabite deskami. Lufciki do piwnic posiadają oryginalne takie kratownice, maskownice wykonane z metalu. Teraz widać je dokładnie. W tej części budynku pewnie były jakieś żurawie. Dlatego te elementy metalowe tutaj wystają. To są pewnie jakieś śruby wzmocnienia. No i mamy tutaj też chyba jakiś syp nawet zbożowy. Wejście od tyłu też odpowiednio zabezpieczone. Także nie ma mowy, żeby wejść do środka. Tuż obok tego młyna stoi jakiś fundament, prawdopodobnie był to jakiś spichlerz. Zostały tylko elementy z betonu i wystające metalowe trzpienie, które pewnie podtrzymywały konstrukcję. My poszukiwacze mamy już w naturze, żeby zaglądać w każdy fragment murów, a nuż trafi się tam jakiś nieodkryty dotąd skarb. Thank you.
Także przed poszukiwaniami zabrałem Was na zwiedzanie według mnie bardzo ciekawych obiektów. Widzieliście zamek, widzieliście młyn, a teraz czas jechać na poszukiwania, pokopać trochę. A dzisiejszym miejscem moich poszukiwań jest oto ta dolinka. Tam było oczko wodne. Znajduje się to w środku lasu, a do tego oczka wodnego docierały trzy drogi. Zainteresował mnie ten temat i postanowiłem to sprawdzić. Oglądajcie do końca ten filmik. Organizujemy zlot poszukiwaczy, jak również Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach. Powiemy Wam, w jakim miejscu i kiedy to się odbędzie. Pierwszy sygnał z tego miejsca to oto taka klamerka. Nic specjalnego, ale intuicja mnie nie myliła. Dwa kolejne sygnały to zrywka aluminiowa w środku lasu. No i oczywiście co? Butelczyna z korkiem aluminiowym. Sygnał jak dzwon, a tu butelczyna. Jak jest dolinka, to i jest obrączka. Takie miejsca sprzyjają atakom jastrzębi na gołębie. Stąd ta pozostałość tutaj w lesie. Walną wykrywać dźwięk niesamowity. Taka pucha pod sewką to sygnał taki, że słuchawki z głowy spadają. Myślałem, że coś ciekawszego, a to pucha aluminiowa po jakimś sprayu. Takich puszek tutaj wykopałem bardzo dużo, około 10. Strasznie ta dolinka zanieczyszczona. Muszę zakończyć na dzisiaj poszukiwania. Dostałem telefon od Ewelinki. Muszę ogarnąć jej jakieś leki, ponieważ jej stan zdrowia się pogorszył. Dodatkowo muszę wrócić do sklepu i dokończyć zlecenie. Jeżeli chodzi o to miejsce, wrócę tutaj na pewno i dokończę poszukiwania tego, co założyłem. Ogólnie nic więcej nie wyszło. Trochę żelastwa, jeszcze kilka śmieciuchów i nic poza tym godnego uwagi. Podstawowy tymczasowy zestaw do leczenia dla Ewelinki kupiony. Ratunek nadszedł. Mamy nie chorują, mamy biorą Ferwex. Jutro będę musiała się chyba wybrać do lekarza, bo tak mnie boli gardło, płuca mnie boli, wszystko mnie boli. Także w następnym odcinku zobaczycie już mnie pewnie zdrową, rześką i pełną energii. Czas na przyjemnościach szybko zleciał. Musiałem zlądować jeszcze do sklepu. Mam trochę papierkowej roboty związanej ze zlotem, z mistrzostwami Polski w poszukiwaniach, jak również też sporo pracy przy hawciarce, ponieważ dostaliśmy większe zlecenie. Chciałem Was już dzisiaj poinformować, że będziemy organizować trzecie Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych i zlot dla poszukiwaczy z poszukiwaniami pewnej bitwy, która odbyła się w Lidzbargu Welskim. Władze miasta Lidzbarg pozwoliły nam na zorganizowanie takiego pikniku rodzinnego, w skład którego właśnie będą wchodziły poszukiwania, jak również zawody. Miejsce tego pikniku rodzinnego jest to stadion miejski. Dawniej na tym stadionie były koszary wojsk niemieckich. Zlot poszukiwaczy, piknik rodzinny, bo tak to będziemy naprzemiennie nazywać, odbędzie się od 12 do 14 maja.
12 maja w piątek będzie rejestracja osób, które mogą wcześniej przybyć, a taka inauguracja tego zlotu, pikniku odbędzie się w sobotę poszukiwaniami pewnej bitwy. Lidzbark słynie z tego, że na przestrzeni wieków odbywało się tam wiele bitew i potyczek i jednym ze śladów bitew, potyczek będziemy się właśnie poruszać. Czyli w sobotę poszukiwania, po południu w sobotę odbędzie się taki grill integracyjny z prelekcjami. Zaprosimy też znanych youtuberów i znanych Wam gości ze świata historii, abyście mogli też z nimi porozmawiać. Natomiast w niedzielę rano po śniadaniu odbędą się trzecie Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych, a po tych poszukiwaniach będzie druga część poszukiwań. Wszystko będzie się działo w obrębie stadionu, plaży, w kompleksie leśnym. Także bardzo atrakcyjne miejsce, samo z siebie ciekawe wydarzenie. Spodziewamy się bardzo dużo osób, czy spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania, natomiast same te wydarzenie też musimy obłożyć limitami uczestników. Związane to jest oczywiście z tym, że mamy ograniczoną liczbę wolontariuszy, chyba że ktoś z Państwa oglądając nas chciałby pomóc w takim zlocie, pikniku, to chętnie zapraszam do kontaktu. Fizycznie też udamy się do Lidzbarga Welskiego, nagramy tam odpowiednie filmiki, zaprezentujemy Wam miejsce całego zlotu, pikniku rodzinnego detektorystów, jak również miejsce zawodów. Na chwilę obecną pokażę Wam kilka ujęć z komputera, żebyście już na tą chwilę złapali wyobrażenie, jakie to jest miejsce i gdzie to się wszystko będzie odbywało. Na Google, na mapie jest zaznaczona właśnie plaża w Lidzbargu. Zobaczcie, nad jeziorem Lidzbarskim odbędą się Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych Lidzbark 2023. Tak oto wygląda ta plaża. Tutaj sobie przejdziemy do zdjęcia. Zobaczcie, ładuje nam się... O. To jest plaża w Lidzbarku, gdzie będą odbywały się te mistrzostwa. Bardzo atrakcyjna plaża. Zwróćcie uwagę, tutaj po prawej stronie jest dużo miejsca do poszukiwań. Tutaj jest siedziba zarządcy plaży, który też będzie uczestniczył w tym wydarzeniu. Jak widzicie, jest dużo też atrakcji dla dzieci. Jest to maj, raczej dzieci nie będą się mogły kąpać, ale po prostu będzie można też z tego skorzystać. Teraz wrócimy sobie do miejsca głównego zlotu. To jest tutaj stadion miejski. To tutaj na tym stadionie były też koszary wojskowe Wehrmachtu. Tak jak Wam wspominałem, i tutaj będzie biuro zawodów. Tutaj będziemy robić piknik i tutaj będą wszystkie prelekcje. Czyli zobaczcie, od stadionu do plaży jest bardzo mały odcinek, około 300 metrów, a tak wygląda to miejsce stadionu. To jest jakieś miejsce takie poglądowe, które Wam pokażę, bo fizycznie jak nagramy materiał, będziecie widzieć, jak to wszystko wygląda. Ładuje się zdjęcie. O. W obrębie tego stadionu były koszary wojskowe, są pozostałości baraków drewnianych, no i w tym miejscu też będziemy prowadzić poszukiwania. W oto sposób prezentuje się wyhaftowana czapka z wizerunkiem detektorystów. Czapka typowo na wiosnę i lato, z takim oto zapięciem regulowanym, czyli bardzo uniwersalna. Jeszcze do zrobienia mam 48 takich czapeczek, czyli muszę w sklepie 3-4 godzinki posiedzieć, ponieważ mam zamówienia na taki oto komplecik, pudełko na znaleziska Gareta, no i na te czapeczki. Jedno ze stowarzyszeń zamówiło ode mnie pudełko i te czapki. A pudełko wygląda w taki sposób, zobaczcie. Pudełko na znajdki, grube. Dużo się w nim zmieści. Nadal cieszy się bardzo dużą popularnością u nas w sprzedaży. Słuchajcie, kochani, powiem Wam dzisiaj, że nie chcę mamie przeszkadzać, ale powiem Wam coś ciekawskiego.
o to chodziło, że jak, bo miałam śmieci, bo mam śmieci w tym baseniku, a żebym nie, bo ja nie chcę śmieci w tym baseniku, nie sprzątałam. Za to położyłam ścierkę do tego wielką. Większą myszczą. Basen. Tym bardziej dla moich zabawek odkryłam nowy sposób. Dziękujemy, że nas oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.